Hej, co w ogóle nie widzę. Jest super taki lekko mroźny zimowy dzień w drugiej połowie stycznia. Ja przyszłam tutaj jak zwykle coś z kompostem porobić i no i różne takie rzeczy, być może coś obciąć drzewka. Natomiast spotkała mnie niespodzianka. I zaraz wam pokażę. Idę. A tu beczka. Słuchajcie, niech się zgłosi ten, kto mi tą niespodziankę sprawił, bo chciałabym się odwdzięczyć. Beczka z dziurą na kranik. Może zastąpi tą. Nie wiem, o co chodzi. Ale ta beczka jest, to jest coś, czego właśnie szukałam. Poszukałam dużej beczki i w końcu nie kupiłam jeszcze na razie wciąż. A tu beczka. No wspaniale duża nawet w sumie. I z odpływem, z dziurą. Tą dziurę jakoś zatkać i po prostu jako druga beczka. No nie wiem, w każdym razie jestem, słuchajcie, zdziwiona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I naprawdę proszę. O! Czyżby to był list? List do mnie. O, słuchajcie. Normalnie ktoś mi podarował beczkę. Zaraz otworzę, bo potrzebuję ręki do tego. Przemógł. Ale otworzyłam i zawiera instrukcję. Halo Pani Joanno, jaki zawór tutaj mam wkręcić? Mi jest tutaj doradzone. I gdzie to kupić? I że jest szczelne wtedy. Więc ktoś chyba oglądał mój filmik o tym, że ta beczka mi przecieka. No ten kranik no okropnie przecieka. I mi zrobił prezent. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jest mi szalenie, szalenie miło. Nie wiem, czy tu dobrze odczytuję, bo jest to troszkę, może jeszcze ja to wezmę i wyschnie w domu. Będzie lepiej to odczytać, łatwiej mi. Czy to jest Zygmunt, czy nie wiem. Po prostu jakby, co tu jest dokładnie napisane. Ale bardzo serdecznie dziękuję. I zrobię tak. I super, super mi się przyda ta beczka. Bardzo. I proszę się ze mną skontaktować. Chętnie się odwdzięczę w sezonie bardzo jakimś nadmiarem czego, cokolwiek mi tu będzie rosło. Lub po prostu, no. Wspaniale. Czadowo. 220 litrów chyba. Ekstra. Dziękuję bardzo. No i słuchajcie. No wspaniała, wspaniały dzień w ogóle. Strasznie miła niespodzianka. Muszę schować do altany na razie, bo teraz w ten dzień nie będę tego robić. Ale schowam. Słuchajcie, no życzę wszystkim takich wspaniałych, życzliwych ludzi wokół nas. I też sami bądźmy tak życzliwi i wtedy to wszystko jest, fajnie się kręci. Także życzę wam miłego dnia. No i co? No i do następnego razu, nie wiem kiedy, może coś pokażę jak z tym cięciem drzew, jeśli to dzisiaj się tego podejmę, choć nie wiem. Ale na pewno też w okresie zimowym no, muszę koniecznie to zrobić. Także do następnego razu, do zobaczenia, usłyszenia. Pozdrawiam, buziaki.